Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Rok, sezon 2023 dobiegł już końca. Na wcześniejszym filmie opowiedzieliśmy trochę o naszych porażkach, o torbie, którą dostaliśmy. Niemniej jednak trzeba to przyjąć na klatę, iść dalej przez życie. Było o porażkach, czas troszeczkę porozmawiać o sukcesach, bo poza porażkami ten rok dla naszych gołębi, może nie stricte u nas, ale ogólnie dla naszych gołębi, był rokiem bardzo dobrym, bym powiedział jednym z lepszych, które był do tej pory. Ale pokrótce zaraz wszystko wytłumaczę, co i jak. Więc zacznę może od naszej rodziny zwycięzców z Krakusa. Tu nasz słynny Don Vincento, którego niestety już nie ma z nami. Dostał zawału w tamtym roku. Także gołąbki po tym gołębi już są praktycznie no, niedostępne. Nie ma bezpośrednich dzieci. Ja posiadam parę. No i parę jest też dziś w Polsce. Ale ta linia zwycięzcy, czyli naszego Don Vincenta, w tym roku również pokazała się na gołębnikach. Zarówno wspólnych, jak i w Polsce. Mianowicie, ja tu może pokażę ojca tego gołębia. To jest gołąbek oryginał Robert Zgut. Także Robert, pozdrawiamy. Nasz tegoroczny zwycięzca, najlepszy as na Algarve Grand Złoty Race. Także no, mam tutaj zaszczyt, miałem zaszczyt takiego gołąbka sobie wybrać, bo Robert powiedział, że mogę sobie tego gołębia wybrać. W ogóle ciekawa historia, bo współpracowałem z Robertem ileś tam lat. No i po prostu powiedziałem, że mam od klientów gołąbki, a od niego jeszcze nie mam i czy mógłbym sobie wziąć gołąbka. On mówi, to weź sobie do gołębnika, wybierz. No i patrzę, stoi taki piękny, duży groch. Bardzo ładnie ten gołąb mi się spodobał. Podszedłem, biorę go i się go pytam, czy mogę tego. Tak tylko popatrzę, z taką trochę niezadowoloną miną. Mówi, no możesz. Się go pytam, czy na dowód, a on do mnie powiedział, uciekaj, tylko innymi słowami, na dowód dostaniesz dopiero jak ten gołąb coś ci pokaże, coś zrobi. Także no, rok później zadzwoniłem do niego i mówię, Robert, niestety musisz dać mi dowód, bo to jest ojciec zwycięzcy z Krakusa. I co się okazało, wziąłem Imbredy Mustangi połączonego z musikami, gdzie ta linia bardzo fajnie się sprawdza, u mnie i nie tylko. Także Robert, dziękuję. No, jeszcze jesteśmy winni innego gołębia. Pamiętam, że mam, że wiesz za co, także mam nadzieję, że też będę sobie mógł wybrać i też wybiorę ojca czy bądź matkę jakiegoś kolejnego zwycięzcy. Ale te połączenie, czyli ten Zgudek, tak zwany mój Zgudek, bardzo piękny gołąb, bardzo silny z 2019 roku, został połączony na gołębia, którego zakupiłem od kolegi Jarka Wierzbickiego. To jest ten gołąbek, bardzo piękna samica. Ona była zakupiona w Krakusie. Był to jeden z moich wtedy pierwszych, jeden z takich większych zakupów, bo wtedy zaczynałem kupować gołębie. Zapłaciłem za nią bodajże chyba 1300 zł. I w pierwszym roku ta samica już dała mi zwycięzcę tego Don Vincenta. Ale, co jest ciekawe, te połączenie tych dwóch gołębi, przez 4 lata były te gołębie razem i przez 4 lata dały mi tylko 3 samice. Jedną samicę dostał w prezencie ode mnie kolega Mariusz Tępka za to, że zorganizował mi bardzo fajne drewno, gdzie budowałem sokolarnię i polecił mi bardzo fajnych fachowców. I ta samica, którą dostał w prezencie, ona była lotowana u mnie, jest bezpośrednią siostrą tego gołębia. I jest jedną z trzech sióstr, które w ogóle zostały uchowane z tej pary. I ta samica, czyli siostra tego gołębia, dała mu w tym roku na Babiej Chorze drugiego gołębia z finału drugiego asa. Czyli powiedzmy jakby wnuki po tej parze już dziś pokazały się na wspólnym gołębniku. Następnie z tej pary, bo to z tej samej pary, uhodowałem sobie takiego gołąbka, gołąbek o numerze 32. To jest pełen brat zwycięzcy. I ten gołąbek w parowaniu z moją żoną, on jest u mnie lotowany. Ten gołąbek w parowaniu z samicą 24-29 został mnie podarowany, tylko kolega Krzysztof Hadarz zakupił u mnie 8 gołąbków z oddziału Koszalin. I pełne dziecko po bracie zwycięzcy o numerze 747, bo ponieważ Krzysiek wziął ode mnie 8 gołąbków, z tego co z nim rozmawiałem, 6 zostało po lotach, a jeden pełen oryginał, czyli pełen wnuk tej pary Zgudka i Wierzbickiej, po tym samcu został 11 asem na 6000 gołębi w oddziale Koszalin oryginał. Także no, wydaje mi się, że ta para gdzieś się sprawdza i nie tylko jakby one dały dzieci, ale też ich dzieci, czyli wnuki tej pary dalej gdzieś latają, bo zarówno na Babiej Chorze drugi z finału pierwszy raz,
jak i w oddziale w Koszalinie, zupełnie dwa inne kierunki, morze, góry. Gołąb w oddziale lotowany, 11 asem, można sobie sprawdzić, gołąbek 747. Także Krzysiek dostał od mnie gołębie, nie tylko z, tak powiem, gołębie na testy, ale dostał też z jednych z moich topowych par. Za to się bardzo cieszę, no bo z tego co wiem, to Krzysiu Hadar, tego serdecznie pozdrawiam. Wiem, że u siebie bazuje na gołębiach Pałki i Paweł Mędrysy. No także cieszę się, że gołąb z takiej małej hodowli, tak mało znanej hodowli jak Koba Team, po prostu potrafił się przebić i w oddziele został 11 asem. I to był typowy oryginał na obrączce 0400 z mojego oddziału. Także to jakby tyle z tej pary. A tu jest samica, która została uhodowana dla mnie do rozpłodu. To jest pełna siostra tego zwycięzcy. Pełna siostra Mariusza Tępki, gołębia, który da najlepszego asa. Tak jak powiedziałem, są tylko trzy takie samice uhodowane jakby bezpośrednie siostry z tej pary. Wszystkie gołębie, które inne wychodziły, to były samce. Jednego w końcu po 3 latach, jedną córkę tej pary mam ja. To jest para gołąb numer 702 z pierwszego lęgu. Ja go nawet na wspólne gołębniki nie posyłałem, żeby mnie nie podkorciło. Ona zostaje u mnie. Jedną samicę, siostrę taką ma Mariusz Tępka, która super mu leciała, a drugą samicę w Polsce, jedyną, którą mam, to ma Dariusz Zambrocki, mistrz olimpijski w maratonie. No Darek ogólnie tu ma dwa moje bardzo super gołębie i to też bardzo mnie cieszy, że takie osoby jak mistrz Polski i Europy, czy świata w maratonie, zasila się gołębie po prostu w hodowli Koba. Przede wszystkim tu chciałem pogratulować Darkowi, bo on te gołębie obydwa zakupił na aukcjach. Z tym, że te aukcje to były w pełni charytatywne, ja z tych aukcji nie miałem ani złotówki, także mam nadzieję, że te gołębie mu się sprawdzą. Także pełna siostra tego gołębia znajduje się u Darka Zambrockiego. On ją odkupił, ona była też 7 z półfinału, rok później po zwycięzcy. On ma specjalną nazwę Boka. Z tego co wiem, to Darek jest z niej dosyć zadowolony. Ale za chwileczkę powiem o drugim gołębiu, o drugiej linii gołębi, które tutaj po prostu sieje w gołębiku mam i która no, jest moją podstawową linią i sprawdza się fenomenalnie. Drodzy gadowcy, a teraz najlepsza linia gołębi, jaką u siebie mam. Gołębie czarne. Gołębie od kolegi Greg Tima. Tutaj między ten filmik powstała, no pozwolę sobie wrzucić film, który z panem Grzegorzem nakręciliśmy. To może, to jest akurat dziecko tej samicy, połączone z tym Don Vincentem, ale to może opowiem w ogóle historię, jak to się wzięło, bo dużo moich gołębi, moich najlepszych gołębi bierze się z przypadku albo z prezentów. Więc pewnego razu w 2016 roku mój brat pojechał na badania do pana Grzegorza na Słowację. Przeprowadziliśmy tam badania gołębi. Pan Grzegorz jakoś polubił brata i polubił naszą firmę. W związku z tym oferował nam dwa gołębie. Jeden był totalnie czarny, drugi był taki biało-czarny, czy więcej biały niż czarny. No ten gołąb jakoś biało-czarny nam nie przypadł do gustu, gdzieś został po prostu z hodowli wypchnięty, poszedł dalej. Ale ta czarna samica, która w tym momencie znajduje się u pana Grzegorza. Pan Grzegorz jak się dowiedział, że po prostu nasze gołębie pokonują jego gołębie, ale tak de facto są jego gołębie na gołębnikach, zaproponował mi, żebyśmy zrobili wspólne parowanie, czyli moja samica, którą od niego otrzymałem, plus półbrat tej samicy, żebyśmy to połączyli razem. W związku z tym, że ja dużo podróżuję, notabene wróciłem 4 dni temu z Arabii Saudyjskiej, odbyłem cykl 7 wykładach w 7 różnych miastach, w gołębiach pocztowych, promować zarówno swoją firmę, jak i sport gołębiarski. Za 2 tygodnie jadę tam znowu. Powiem szczerze, że pootwieraliśmy trochę oczy hodowcom w Arabii Saudyjskiej, jak się u nas rotuje, jakie mamy liczby gołębi, jakie mamy liczby hodowców. Oni w ogóle sobie nie zdawali sprawy. Wszyscy, że tak powiem, tam byli napaleni na ten rot Barcelona. A jak im wytłumaczyłem, gdzie Barcelona, gdzie Polska, a że mamy zawodowców takich jak na przykład Militari Rogala, któremu tutaj no, bardzo mocną reklamę zrobiłem w Arabii Saudyjskiej, którzy potrafią latać i po 2800 km, to chłopaki w Arabii Saudyjskiej złapali się za głowę, że takie loty po co się u nas odbywają. Ale do czego zmierzam? Ta samica czarna, oferowana przez pana Grzegorza w 2018 roku, to jest dziecko tej samicy. W pierwszym roku, w 2018 roku, sparowałem tą samicę z takim starym gołębiem od kolegi świętej pamięci Wincentego Jądy, od którego otrzymałem nagrody, któremu też została podarowana nagroda ze zwycięstwa w Krakusie. Dała mi ta para połączeniu stary wicek, ja to tak nazywam, z Greg Black.
Teraz to już jest Lady Black Greg, ponieważ po tym roku zasłużyła na tytuł królewski, także wcześniej w rodowodach zobaczycie Black Greg, od tego roku już będzie Lady Black Greg, ponieważ tytuły szlacheckie nadaje się albo w związku z jakimś zamożnością, albo w związku z wynikami sportowymi, a ta samica okazała się wybitna w mojej hodowli. Ale do czego zmierzam? Ta samica połączona ze Starym Wickiem w 2018 roku daje 21 asa na Krakusie. Tego asa odkupuje pewien pan. Finalnie ten as trafia do mojego kolegi Adama Wasilewskiego. Kolega lotuje pod nazwą Amigo i w tym roku ten 21 as daje mu najlepszego asa na gołębniku wspólnym o nazwie Rogowo. Także wnuczek czarnej samicy zostaje najlepszym asem na Rogowie. Dodatkowo w tym roku czarna samica połączona z innym samcem, ja zaraz go tu pokażę, to jest prezent od kolegi Krzyśka Norka, ja go nazywam Noriaki Kasai, czyli gołąb, który będzie teraz się pokazywał na Super Gołębiu, to jest półsiostra do 21 asa z Krakusa i półsiostra do ojca najlepszego asa na Giewoncie z tego roku. I ta córka połączona z innym samcem, ta czarna samica połączona z innym samcem dała w tym roku gołębia na Super Gołębiu, który był piąty z finału i 33 z półfinału. Także to też ciekawa taka sytuacja odnośnie tego gołąbka, bo ten gołąbek w ogóle tam nie miał trafić. Ten gołąbek miał zostać podarowany Darkowi Zającowi, którego tu również pozdrawiam. Ale w związku z tym, że Darek chciał gołębia do lotu, on był na amerykańskiej obrączce, on przyniósł mi innego gołębia, ja nie chciałem do lotu, no to stwierdziliśmy, że dajemy wspólnie drużynę na pół i tak powstała spółka Koba Zając. No i co się okazało? Gołąb, którego Darkowi podarowałem, zrobił super wynik, piąty z finału, 33 z półfinału i jest on w 100% czarny, wywodzi się z mojej czarnej samicy, pana Grzegorza, Greg Team. I po prostu no, ten gołąb będę chciał go u siebie odkupić. Ja w swojej hodowli na tą chwilę mam tylko jedno dziecko, to jest ten gołąb czarny, który jest u mnie i drugi gołąb Szymelka, którego też pokażę. Miałem jeszcze jednego gołębia o numerze 21, który został kupiony przez kolegów Rozpądek z oddziału Zielona Góra i oni również odkupili wnuka czarnej, to jest, ponieważ tatkiem, dzieciakiem się gołębiami wymieniliśmy, on mi dał gołębia, ja mu dałem gołębia Don Vincento parowane na czarną, dostał czarnego gołębia, się nazywał u niego z tego co wiem Black Tom i po Black Tomie, czyli to jest jakby wnuk czarnej samicy, został sprzedany do Zielonej Góry i po tym wnuku drugi najlepszy as w oddziele Zielonej Góra, czyli znowu z Lady Black Greg, to już praktycznie jest prawnuk, został drugim najlepszym asem w oddziele Zielona Góra, bo nawet dzwoniłem do pana, że tą samicę 21 chciałem od niego odkupić, a on mówi, że nie, to jest nie do odkupienia, ewentualnie możemy coś tam się pozamieniać, współpracować, także mało jest tych gołębi w Polsce, ja też ich mam bardzo mało, bo z czarnej samicy to jednego gołębia ma mój serdeczny kolega Bernard Dross, który nim leci, jednego ma, dostał w prezencie ślubnym Adrian Lach, jednego Darek Zambrocki ma, ale to zaraz powiem, on ma White Don Vincento, to ma jednego z moich najlepszych gołębi, którego uchowałem z Don Vincenta i z czarnej i on go też kupił na aukcji charytatywnej. Ale tu wiem, że Darek jest na tyle uczciwym człowiekiem i dlatego też został ten gołąb, że tak powiem, sprzedany, bo wiem, że tego gołębia w razie czego zawsze będę miał dostęp. Także drodzy hodowcy, czasem dobre gołębie w dobrych rękach warto komuś dać, czy nawet sprzedać, nie trzymać ich, bo no, ci hodowcy też robią reklamę nam i te gołębie też się sprawdzają. No ale także ta czarna samica, to jest jej bezpośrednie dziecko o numerze 21. Ten gołąb jest w rozpłodzie, jest nie do kupienia u nas. W ogóle z czarnej samicy gołębie są już nie do kupienia. Bezpośrednie dzieci nie ma możliwości. Jedno dziecko, które będzie do kupienia, to jest na Super Gołębiu, ale to też, panowie, ja płacę połowę ceny i tutaj no, ten gołąb jest dla mnie bardzo, bardzo wartościowy. Tym bardziej, że tak jak mówię, cała linia tutaj leci. To jest jeden gołąb, który jest u mnie z tej czarnej samicy. To jest drugi gołąbek. To też jest gołąbek, który został ofiarowany koledze, czyli to jest jakby pełna siostra tego, co dała najlepszego asa na Rogowie. To był gołąbek ofiarowany mojemu koledze Waldkowi Paruchowi, ale w związku z tym, że ten stary Wicek, który dał tego 21 asa, po prostu ten, on, ja już go nie mam i jeden gołąb taki jeszcze jest w Stanach, którego mam serdeczny kolega Zbyszek Szuba. Kiedyś tam zawiozłem jajka i akurat Zbyszkowi przypadło te parowanie czarna na starego Wicka. Ale to jest też ta samica, Waldek mi ją pożyczył na rok. Na pewno jakieś młode po niej mu oddam, ale też będę chciał to naparować na tą linię czarnych, bo te po prostu czarne się biorą i spisują. Co ciekawe, ta samica czarna, nasza Lady Black Greg, daje w połączeniu z różnymi gołębiami również gołębie takie ciemne bądź jasne szymelki. Zazwyczaj jak się rodzą są jasne, potem jak się przepierzają są ciemne. To jest gołąbek o numerze 86.
Ojca tego gołębia ma Dariusz Zambrocki, jednego z najlepszych gołębi, jakie zostały wychowane, tak zwany White Don, jak go nazywam. To jest jeden z samców o numerze 86. Tak jak widzieliście, tamta samica też ma numer 86. Ja jestem z rocznika 86, więc to są specjalnie gołębie obrączkowane dla mnie. To jest bardzo, bardzo fajny gołąb, to jest bezpośrednio też dzieckiem po czarnej samicy i po Don Vincencie. To jest gołąbek z tego parowania. On miał iść do Darka Zambruckiego, ale Darek go otrzymał, powiedział, że boka jest ładniejsza. No to powiedziałem mu, że dostanie gołębia, który miał zostać u mnie i zamieniłem mu gołębie, dostał gołębia po prostu lepszego. Wtedy w budowie, dlatego że ten gołąb nie latał. Teraz ten gołąb lata wokół gołębnika, więc się fajnie rozbudował, a ten gołąb, którego White Don Vincento, którego ma Darek Zambrocki, to jest no, przepiękny gołąb w budowie, przepięknie zbudowany i naprawdę jeden z lepszych gołębi z tej pary. Także panie Grzegorzu, mam nadzieję, że pan tam dobrze paruje, no bo gdzieś tam na początku grudnia bym chciał samicę odebrać, bo mam pewne plany z nią w styczniu. I tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, co się okazało, jak pan Grzegorz do mnie przyjechał, to okazało się, że ten gołąb, którego otrzymałem od niego, jest z jednej z podstawowych jego par. I pan Grzegorz się mi przyznał, że po prostu nie wiedział wtedy, jak dobrego gołębia mi daje. Taka jest prawda. Także ja też go nigdy nie pytałem o rodowód, nigdy nie wyzwaniałem. I w związku z tym, że pan Grzegorz powiedział, że nie interesował mnie rodowód, tylko interesował mnie gołąb i po prostu robię mu reklamę, a ja uważam, że mówię po prostu prawdę, bo jestem najlepszy gołąb rozpłodowy. I to samo powiedziałem na wykładach w Arabii Saudyjskiej. Zresztą pan Grzegorz jest tam bardzo dobrze znany. Pozdrawiam, mamy wspólnych kolegów, wspólnych znajomych. Także panie Grzegorzu, zrobiłem panu dobrą reklamę w Arabii Saudyjskiej. Choć już niewiele trzeba było, ale trochę poprawiłem. Także to jest moja linia, czyli na tą chwilę zaprezentowałem dwie linie. Jedna linia Don Vincenta, zwycięzcy z Kakusa 600 i druga linia wywodząca się z Black Greg, gołębi, które po prostu no, najlepiej się u mnie sprawdzają i nie tylko u mnie, bo to i w całej Polsce te gołębie po prostu latają. A to jest ojciec gołębia, który jest 25 z finału na Super Gołębiu, 33 z półfinału. Jest to gołąbek niebieski. Gołąbek dwuletni na starej obrączce niemieckiej z 20 roku, a ten gołąbek z 21. Jest to gołąbek ofiarowany mi przez kolegę Krzysztofa Norka. On dostał u mnie ksywkę Noriaki Kasai, także gołąb, który będzie na Super Gołębiu do sprzedaży, nazywa się Black Noriaki. I co ciekawe, tu muszę powiedzieć z Krzyśkiem Norkiem, bardzo ciekawy gościu, bardzo fajny hodowca. I muszę tego trochę też pochwalić i zareklamować, bo od Krzyśka dostałem no niedużo gołębi względem innych, ale zawsze co od niego dostawałem, to te gołębie coś się pokazały. Podam prosty przykład. Zaczynałem hodowlę, dostałem 27 gołębi, od Krzyśka Norka były 3 gołębie. Jedna samica 6207 za 2 lata miała 3 jedynki na oddział. I pamiętam na drugim locie, to był drugi czy pierwszy lot, musiałem dokładnie sprawdzić, drugi lot w ogóle na stare w mojej historii i już zdobyłem jedynkę samicą 6207, pełen oryginał Norka. Niestety ta samica złamała skrzydło i musiałem ją po prostu zlikwidować, bo wdało się zakażenie do skrzydła, ropa straszna i nie mogłem tego już uratować, musiałem ją usunąć, ale tu dostałem od Krzyśka kolejny prezent, Noriaki Kasai, nawet nie wiem z czego to jest, bo Krzysiek jeszcze rodowodu mi nie dał, ale to jest ciekawa para. Młody samiec połączony z Lady Black Greg dało 25 gołębia z finału, 33 z półfinału na Super Gołębiu. Tak jak mówiłem wcześniej, samica Lady Black Greg, jedna tylko najlepsza samica rozpodobała mnie na gołębniku. Kolejną linią gołąbków, która się u mnie pokazała, jest ten oto gołąbek. Jest to prezent od Sławka Rogali. Jest to pełna córka majora, słynnego majora od Sławcia. Sławek ofiarował mi gołębia w 2021 roku, tak, ten gołąb nawet latał u mnie w oddziele, zawiesił się nawet, go tydzień nie było, no i Sławek do mnie dzwoni po roku, się pyta jak tam ten gołąb, ja mówię, no dobrze, lata, ale jak lata, ja mówię, że jest córka majora, ja mówię, a to tego to mi nie powiedziałeś. Także rok polatała i po roku przeszła do gołębnika rozpłodowego, ale to jest samica, która w tym roku dała mi bardzo fajnego gołębia. Na Giewoncie dałem tylko 4 gołębie. Jest tam taki gołąb, nazywa się Rogala i to jest właśnie bezpośrednia córka tego oto gołębia.
No, gołąb bardzo obiecujący, bo w tym roku z tej pary ciągnąłem tylko dwa gołębie. Gołąb został 53 z tego super ciężkiego Ekstra Cupa, setny z finału i finalnie został 24 asem dalekodystansowym na 4000 gołębi. Uważam to za bardzo dobrą pozycję, jak na pierwszy rok parowania tej pary. Także no, drodzy hodowcy, to jest matka. Także Sławek, twoje gołębie się pokazują na wspólnych, zresztą ty chyba o tym wiesz. To jest matka, a to jest ojciec tego gołębia z Giewonta. Jest to oryginał łepuch. Też ciekawa sytuacja z tym gołąbkiem. W tamtym roku, to jest gołąbek z 2016 roku. W tamtym roku pod koniec roku dzwoni do mnie pan Krzysztof Łepuch i mówi, że w związku z tym, że tak na tych wspólnych gołemnikach latam, to ma dla mnie prezent, bo odkupili gołemnika z Algawre, który przeleciał cały program. Nie pamiętam tam jego wyniku, mam gdzieś na kartce, to mogę zaraz pokazać, ale powiedzieli mi, że był kupiec, który się za bardzo targował i oni stwierdzili, że tak tanio tego gołębia nie sprzedadzą i powiedzą, że wysyłają mi go w prezencie, że oddają w dobre ręce. No i tutaj powiem, że udało się, bracia Łepuch, udało się, ulataliśmy tym gołąbkiem w pierwszym roku 24 asa na dalekim dystansie na WG Giewoncie. Gołąb był 53 z ekstrafinału, setny z finału, także uważam, że jest to obiecująca para. Tylko tak jak mi powiedział zarówno Orgala, tak samo powiedzieli państwo Łepuch, że te gołębie są na loty ciężkie. I na pewno będziemy z tej pary próbowali w przyszłym roku wystartować gdzieś w Afryce, bądź w Kuwejcie, bądź na takich gołębnikach bardzo wymagających, bo te gołębie widać, że radzą sobie, ale na troszeczkę niższych prędkościach, więc będziemy chcieli troszeczkę może z tej pary coś odkupić z Giewonta, coś dołożyć szybszego może z tych czarnych i będziemy chcieli dalej tutaj promować linię Koba i oczywiście linię prawdziwych tych oryginalnych hodowców, którzy te gołębie wyprodukowali. Niemniej jednak, zobaczcie hodowcy, dwa prezenty złożyliśmy do kupy i ktoś by powiedział, że dwa gołębie dalekodystansowe nie zagrają. A tu proszę, zagrały. Jestem bardzo zadowolony, także dziękuję braciom Łepuch za super prezent. Jak widzicie, gołąbek w dobrej formie. Opiekujemy się tu nim jak swoimi gołąbkami, bo to już w sumie nasz, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony z gołąbka. Także dziękuję jeszcze raz. Super ptak. To jest gołąbek z gołąbnika lotowego, gołąbek z 18 roku o numerze 771-0400. Pokazuję tego gołąbka, dlatego że ten gołąbek dał gołąbka, który był na super gołębiu, był parowany z bezpośrednim dzieckiem, czerwoną samicą od Krzysztofa Norka. I ten gołąbek wydał gołąbka o numerze 467 w 2020 roku, który nie wybił się jakoś specjalnie, ale ukończył w miarę przyzwoicie super gołębia. I w tym roku zadzwonił do mnie pan, który tego gołąbka nabył i poprosił mnie, czy mógłbym mu po prostu rodowód wystawić na tego gołąbka, bo okazuje się, że ten gołąbek jest dziadkiem do najlepszego asa w maratonie w oddziele Piła. Także no, jak hodowcy tutaj zobaczycie, możecie sobie sprawdzić, jest to gołąbek o numerze 1006, jest najlepszym asem w maratonie w oddziale Piła i to jest bezpośredni dziadek tego gołąbka. Także przepraszam, nie zapamiętałem nazwiska tego pana, ale w związku z tym obiecałem, że na filmie mu tego gołębia pokażę. Także to jest dziadek pana najlepszego asa i tak jak się umówiliśmy, sparuję panu tego gołębia z jakąś fajną samicą. I wyślemy panu na wiosnę w przyszłym roku gołębia do hodowli, żeby mógł pan sobie po prostu z tej linii dalej coś pociągnąć, bo zależy nam na tym, żeby po prostu hodowcy byli zadowoleni z naszych gołąbków. Jeszcze w niedzielę, dosłownie wczoraj, otrzymaliśmy kolejną fajną wiadomość. Mianowicie była taka sytuacja, że jeden z panów z Grybowa kiedyś robił u nas geny, chyba z rok temu. I tam powychodziło mu tych genów nie za dużo, nie za wiele. Głównie miał te geny odpowiedzialne za LDH w wersji AB. Nie miał zbytnio tej DRD4, czyli receptorów dopaminy z literką T. I w tamtym roku, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, chyba w tamtym roku, wysłaliśmy mu trzy pary takie po prostu naszych gołębi, gdzie mieliśmy nadmiar. I w tym roku dostaję od niego SMS-a, że gołąbek o numerze 38, 49, 44 wydał u niego najlepsze gołębie na gołębniku, które wyprzedzały jego gołębie. Jest bardzo zadowolony i panie Tadeuszu, tak jak tu panu mówiłem, że daję panu gołębie w miarę z dobrymi genami i chciałbym, żeby u pana się sprawdziły.
To jest dowód, to jest ten gołąbek z genotypem CTCT, jest to samica. Ta samica jeszcze była lotowana na Krakusie, ja sprawdziłem w dokumentach, ja tą samicę lotowałem, ja ją odkupiłem i dodatkowo po prostu no, podarowałem ją do pana do rozpłodu, żeby u pana się sprawdziła. Także dostałem fajnego SMS-a, że pomimo tego, że nie dostał pan żadnych rodowodów, żadnych kolorowych kartek, gołąbki po tej parze się sprawdziły, po tej samicy i jest bardzo zadowolony. Także drodzy hodowcy, no, nie zawsze my będziemy wygrywać. Bo w tym roku najgorsza porażka na wspólnych gołębikach to Krakus. Dużo nowości powysyłałem, dużo testów. Trochę moim zdaniem za wcześnie niektóre gołębie wysłałem. Także tam no, nie poszło mi za najlepiej. Jeżeli chodzi o super gołębia, uważam, że wynik fajny. Piąty z finału, ten sam gołąb 33. Znowu ta sama linia czarnych się pokazuje, gdzie z tej samej linii na wspólnym gołębiku rogowo najlepszy as. W oddziale Zielona Góra drugi as na oddział. Potem się okazuje, że gołąbek w maratonie, w pile, zupełnie z innej linii jest najlepszym gołębiem w maratonie. Po czym się tutaj z nadmorza Krzysiek Hadarz donosi, że 11 lotnik oddziału to oryginalny gołąb z Koby. Na Giewoncie też dosyć gołąbek fajnie poleciał, 24 as na 4000 gołębi na dalekim dystansie. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, także tutaj dziękuję Państwu, braciom Łepuch i Militari Rogala za dwa fajne prezenty, które w połączeniu dały coś fajnego. Ale oprócz tego powiem w tym roku, czy myśmy się zasilili, bo to nie jest tak, że Koba śpi. My również zbieramy prezenty, może nie będę pokazywał największych, za dużej ilości, ale pokażę takie dwa gołębie, czy trzy, które naszym zdaniem są dosyć ciekawe. Pierwszy gołąbek, samiczka o numerze 704. Jest to, ja bym powiedział, od dominatora w ostatnich 3 latach Krakusa. Prezent od naszego Jarka Grzankowskiego. Samiczka, ksywka ma Grzankę. Chyba każdy wie dlaczego. Rodowodu jeszcze nie mamy, ale Jarek dając nam gołębia nam powiedział. Jest to połączenie najlepszy as Giewonta 221 połączone z 4. samicą ze Słowacji. Zobaczcie na Jarka wyniki ostatnich 3 lat na Krakusie. Zaczął w pierwszym roku, gdzie ja go namówiłem, żeby spróbował na Krakusa. Oczywiście tam inni koledzy też, ale przełamał się do na Krakusa. W pierwszym roku drugi gołąb z finału. W drugim roku troszeczkę słabiej. W trzecim roku pierwszy gołąb z finału. Także no, Jarek powoli nam tu wyrasta na gwiazdę Krakusa. No bo 3 lata, 2 razy na podium, 1., 2. miejsce. No to naprawdę bardzo dobry wynik. Także to jest takie nasze zasilenie na przyszły rok. Bardzo ładny gołąb. To jest też bardzo przepiękna samica. Bardzo mocna samica o numerze 67. No, jest to wspólne parowanie z mistrzami świata w Rubel Team. Jest to Don Vincento, jeszcze jak żył, był Patryka na wypożyczenie. To jest samica sprzed 2 lat. Połączone Don Vincento, na jego zwycięzcę Costa de la Luz, też zwycięzca 500, tak zwane 1-to-1, czyli 1-do-1, 2 najlepszych zwycięzców połączonych razem. Jednego gołębia wziął Patryk, jednego wziąłem ja. I jeszcze tu powiem, że z Don Vincenta uchowaliśmy z Patrykiem jednego imbreda. Ten imbred jest w gołębniku, ale w tym roku pojedzie ten imbred na wypożyczenie do Jarka Wierzbickiego, do Krosna Adrańskiego, bo Jarek mi tam parę fajnych gołębi wysłał. Miałem mu imbreda zrobić, podarować, ale w związku z tym, że no, Don Vincento dostał ataku serca i nie żyje, to po prostu mam tego jednego gołębia dla siebie, ale do Jarka na rok, na dwa oczywiście pojedzie, także na wiosnę będziemy mu wysyłać. Tak samo rodzice Don Vincenta jadą na wypożyczenie do Mariusza Tępki. Z Mariuszem mówiliśmy się na wspólne parowanie, także Mariusz, szykuj powoli tam jak to mówią u nas, pucuj gołębnik, bo za chwilę rodzina Donów nadjeżdża. Także drodzy hodowcy, ja też często robię kooperacje z różnymi ludźmi i taką wymianką bardzo fajną, którą dostałem, to zaraz pokażę kolejnego gołębia. O, wisienka na torcie, Teddy Boy. Ja go nazywam Teddy Boy, dlatego że jest od Tadeusza Gierczaka. Też bardzo ciekawa historia z tym gołębiem. Tadzie mu powiedziałem, że chciałbym od niego gołębia jakiegoś tam wymienić się, zakupić, nabyć, bądź co bądź. Tadzie mówi, przyjedź, pogadamy. Dał mi Tadziu do wyboru 2 gołębie. Tego gołębia o numerze 2370. Drugi gołąb do wyboru to był 2369. To była samica. Ja wziąłem samca, a samica wygrała zimową Algawrę z finału, 1. miejsce. Także jak to mówią, szczęście mi sprzyja, nie wiedząc co brałem, co Tadzie mi dawał, dostałem tego oto gołębia. Teddy Boy nazywa się u mnie, pełny brat z gniazda zwycięzczyni Algawry zimowego, oryginał Tadeusz Gierczak.
a w zamian za to, że Tadziu dał mi takiego dobrego gołębia, to ja mu podarowałem czarną Radon Vincenta, Black Toma. Także widzicie, czasem warto się z Tadziem powymieniać, bo fajne prezenty można sobie ułożyć, pozyskać. A jeszcze, drodzy hodowcy, takie małe podsumowanie tego sezonu, taka mała opowiastka odnośnie jak nawiązałem współpracę odnośnie czarnych gołębi z jednym z hodowców w Polsce. Chodzi mi tu konkretnie o Adama Wysilewskiego, Amigo. Adam w tej chwili ma więcej czarnych gołębi, więcej poczarnych mojej samicy gołębi niż ja. Ale powiem, skąd to się wzięło, jak to się w ogóle zaczęło. No tak, po pierwsze mówiłem, Adaś gdzieś tam odkupił tego 21 asa, ale była taka sytuacja, że jak pokazałem kiedyś film Don Vincento z czarnym były parowane, powstały czarne gołębie i zadzwonił do mnie wtedy jeszcze Adaś, Amigo, nie znaliśmy się w ogóle, tylko przez telefon, dzień dobry, cześć, to były nasze pierwsze, tak powiem, rozmowy i strasznie się napalił, że chciał gołębia po tej czarnej, ale żeby był łączony do tego zwycięzcy z Krakusa i że musi być czarny. Powiedziałem mu, że nie ma problemu, jesteśmy coś takiego w stanie uhodować. Z tym, że nie miałem gołębi jakby w tym danym roku, rzuciłem jakąś taką cenę z kosmosu, nie pamiętam teraz kwotę, ale to była taka cena na odczep się, żeby po prostu gość mi dał spokój, po czym zadzwonił drugi, trzeci raz, czwarty, no i tak jakby mnie badał i pamiętam to do dziś takie jego stwierdzenie, że za tą cenę, którą mu zaproponowałem, on powiedział, że on może kupić dwoje dzieci po olimpijczyku. Ja tak zażartowałem, mówię, jak ci to dziecko po olimpijczyku wygra na młodego 600, ja mówię, to ci skrzynkę wódki postawię. Ale gościu tak dzwonił raz, drugi, trzeci, już nie pytał o gołębia, jak może ta cena trochę zabiła. Zaczęliśmy, bo tak naprawdę tego gołębia w ogóle nie chciałem sprzedać, dlatego ta cena była taka z kosmosu. Już teraz nie pamiętam dokładnie jaka. Ale żeśmy zaczęli rozmawiać. No i wziąłem telefon, podzwoniłem w Polskę, popytałem, co to za osoba, jaka to osoba, prześledziłem wyniki. No i po chyba dwóch tygodniach, gdzie on już praktycznie zrezygnował z tego gołębia, dzwonię do niego i mówię mu tak, ale już byliśmy wtedy na ty. Mówię, słuchaj, Adamie, mam dla ciebie taką propozycję, bo gołębie rozdzielam, ale niestety dla mnie ta samica zniosła dwa jajka, no i ja te jajka będę wyrzucał. One były połączone z Don Vincentem i mówię, jeżeli chcesz, to przyjdź sobie po te jajka, jeżeli ci się uda odchować dwa młode, to jednego mi oddasz, a po prostu jeden zostanie u ciebie jako prezent za to, że odchowałeś te jajka. No i Adam, nie zastanawiając się, na drugi dzień przyjechał, tylko zapytał mnie się, pamiętam jak dziś, a co stanie, jak się wykluje tylko jeden młody? Ja mówię, no to jest twój. No i tak się zaczęła nasza współpraca. Teraz na okres grudnia, stycznia będę do niego wysyłał rodzinę czarnych, gdzie będziemy robić razem wspólne parowania, będziemy tę rodzinę powielać, bo on oczywiście ma po czarnej, ma tego 21 asa, plus po czarnej ma, razem z Dominicentem ma zwycięzcę, ma tam dużo wnuków, parę rzeczy i będziemy razem takie wspólne parowania robić. Ale do czego zmierzam tą wypowiedzią, że czasem, widzicie, hodowcy, nie warto wyrzucać jajek, nie warto na Hamas sprzedawać, tylko warto dobrej osobie podarować takie jajko, podarować takiego gołębia, bo ta osoba, gdybym nie podarował mu tego jajka i tego gołębia z mojej najlepszej linii, to pewnie byśmy nigdy takiej współpracy nie nawiązali. A w związku z tym, że tak się stało, do dzisiaj mamy bardzo fajny kontakt i wymieniamy się gołębiami, łącznie z tym, że ja wiem, że Adam może sobie do mnie pożyczyć, co chce, łącznie z tym, że jeżeli ja będę potrzebował, to też wiem, że mogę do niego podjechać i pożyczyć i poprosić go o takie parowania, które chce, żeby po prostu zrobił, żeby podtrzymać tą linię. Także Adaś, jak to mówią, hola amigo i do zobaczenia za rok na wspólnych gołębikach. Niech wygra lepszy. Powodzenia, panowie.